Piotrek z gimnazjalnej drugiej C wciąż nie powiedział nikomu o tym, że kolega z klasy złamał mu rękę. Przyszedł do szkoły, choć ból jest nie do zniesienia. W dodatku ręka wygląda coraz gorzej i chłopak nie wie, co robić. O, cześć! Słyszałeś, że teraz zamiast majcy mamy WF i gramy z chłopakami z drugiej D w siatę. Damy im popalić, nie? I tak nie będę grał. Za dużo chętnych. Ale jak to? Przecież nie ma Kopańskiego. Ty musisz grać. Zobaczysz, dasz sobie radę. No, siema. Słyszałeś? Zaraz gramy w siatę. Niestety jest nas za mało i musisz dołączyć do naszej drużyny. Jasne. A spróbuj coś spieprzyć, łamago. Ten mecz to kwestia honorowa. Nie pójdę na żaden mecz. Oskar się wścieknie, ale nie mam wyjścia. Idę skombinować jakieś leki na ten ból. Roxana z licealnej pierwszej A nie posłuchała nauczycielki i na kolejnej przerwie szuka nowych przyjaciółek. Nie wie, że dziewczyny nią manipulują i tylko szukają sposobu, by ją wykorzystać. Nas zna, to my nie możemy. Ale byś spokojnie mogła wejść i zwinąć jej perfumki. Takie za 3-4 stówki. No co wy gadacie, nie ma takiej opcji, no. Wejdziesz tylko i zwiniesz flakonik. Wielkie Michalo, a baba będzie musiała za to zabulić z własnej kieszeni. Nie, nie ma mowy, no. To jest naprawdę dobry pomysł. Zgódź się, my nie możemy, ale ty? No ale... Mogę wam je kupić, no. Nie za 3-4 stówki, ale w przyszłym miesiącu dostanę 1,5 stówki. Za kieszonkowe kupimy sobie coś innego. Poza tym chodzi o zemstę, a nie o robienie im dobrze. Nie no, dziewczyny, to chodzi o kradzież, no. Myśleliśmy, że jesteś fajna, bo się pomyliłyśmy. Nie, nie będę kradła. Wielkie Michalo. No. Myślałyśmy, że jesteś inna. Dziewczyny, nie. Nie będę kradła. Nie, to nie. Nara. Ja naprawdę chcę się z nimi kolegować. To moje jedyne przyjaciółki w tej szkole. Tylko one są dla mnie miłe. No ale przecież chodzi o kradzież. Ja w życiu nic nie ukradłam i nie zamierzam tego robić. Ale nie chcę znowu być sama. Dobrze, proszę przyswoić notatki, które macie z lekcji i przeczytać lekcję w podręczniku. I spotykamy się na kartkówce na przyszłą lekcję. Co? Zaraz, zaraz. Jesteście zdolni, dacie sobie radę. Kartóweczka. Licealistka zastanawia się, co robić. Wie, że jeżeli nie ukradnie perfum, może stracić przyjaźń starszych koleżanek. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Ej. I bardzo dobrze, że się obraziły. Wcale się nie obraziły. Przecież widziałam. No to ci się widocznie przywidziało. Mhm. Dziewczyny? Ej, jest sprawa. No, co chcesz? Ukradnę dla was te perfumy. Co? Chyba nie dosłyszałam. Ukradnę dla was te perfumy. No, wiedziałam. Wiedziałam. Wiedziałam, że jesteś super dziewczyna. Chodź. Chodź. Siedemnastolatka czuje, że nie może się teraz wycofać. Wbrew sobie postanowiła odzyskać zaufanie starszych przyjaciółek. Spotykam się po szkole. Mhm. Będziemy na ciebie czekać. Na razie. No, to po. Cześć. Kurde. Jak już się zgodziłam, no to teraz muszę ukraść te perfumy. Ale ja się tak strasznie boję. No, co będzie, jak mnie ktoś złapie? Albo jak się ktoś dowie? Klasa Piotrka Jurgi kończy właśnie lekcję. Chłopak nie był na WF-ie, bo wiedział, że ze złamaną ręką nie da rady grać w siatkówkę. Teraz choć przez chwilę chce porozmawiać z ukochaną Mariolą. Przeczytałam to błyskawicznie. Możesz wiedzieć do jutra. Spoko, już czytałem. Chciałem sobie tylko przypomnieć. Źle się czujesz? Nie, skąd? Czemu ci nie było na meczu? Oskar się wściekł, bo nie mieli składu. Nie chcesz wiedzieć, co wygadywał. Mogę się domyślić. Ale coś się stało? Nic, nic, luz. Cześć, synku. Pamiętasz, że mamy dzisiaj jechać do tego hipermarketu? Co się dzieje? Nic się nie dzieje. No jak nic się nie dzieje? Co cię tam boli? Pokaż mi tę rękę. Nic się nie dzieje. Mama. Proszę mi pokazać tę rękę. Ale już. Boże święty, co ci się stało? Przewróciłem się. Nic ważnego. Jak nic ważnego? Widzisz, jak to wygląda? Mamuś, nauczyciel to widział i powiedział, że to tylko chwilowe. Ale który nauczyciel ci tak powiedział? No, wychowawca.
Jedziemy z tym natychmiast do szpitala. Roxana czeka przed szkołą na Ulę i Milenę. Bardzo się denerwuje. Zdecydowała, że ukradnie drogie perfumy, żeby wkraść się w łaski koleżanek. Dziewczyny, co wy znów kombinujecie? Nic, panie dyrektorze, naprawdę nic. Mam nadzieję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. No słuchaj, te po lewej stronie, pamiętasz, psikałyśmy się nimi. Taki nieduży flakon ze wstążką. Ale ja tego nigdy nie robiłam, no. Ale słuchaj, sprawa jest prosta. Wchodzisz, wąchasz tu i tam i myk do kieszeni. Tylko pamiętaj, żeby nie brać w pudełku, bo może ci zapiszeć na wyjściu, nie? Kurde. Mów te, weź te, co mówię. Serio, są zajebiste. Dobra. Jak ja mam to zrobić, no? Przecież ja nigdy w życiu niczego nie ukradłam. Ręce mi się trzęsą, cała się trzęsę. No jak ja mam to zrobić, Boże Święty? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Lakiery, bo myślę, że bardziej będę zainteresowana pudrami. Bardziej pudrami. Ej, dziewczyno, a co ty robisz? Stój! Stój! Co ty robisz? Stój! Wie pani co? Ukradła perfumy. Roxana Majchrzak dzwoni na policję, bo to jest przecież skandal. One we trzy tutaj chodzą i co chwilę coś, jakieś mam z nimi przeboje. Halo? Gimnazjalistce w ostatnim momencie udaje się uciec. Dziewczyna nie wie, że w drogerii zgubiła swój zeszyt. Boże, co, masz je? Jezu, dziewczyny, ta baba już mnie prawie miała rozumieć, już mnie za plecach nie trzymała, no. Żartujesz. No, żartuję. Ale no, mam... wiedziałam, na ciebie to można ale liczyć. Ale mam je, no, co, mam. Masz je? Masz? Bo ja cię zajebiście właśnie te chciałam. Dokładnie te same? No tak, powąchaj. To one są świetne. No mówiłam ci. Jezu, Roxy, jesteś zajebista. Dzięki. Jesteś genialna. Boże, naprawdę świetne. No mówiłam. Udało się. Ale no, ja już myślałam, że ta baba mnie złapie. No już mnie przecież za plecak miała. Nie wiem, jak ja się stamtąd wyrwałam. Nigdy więcej tego nie chcę robić. Nigdy więcej. Szczerze mówiąc, nie myślałam, że jej się uda. Ale się cieszę, bo od dawna chciałam te perfumy. Super, że Roxy jest taka głupia. Już wiem, co teraz każe jej ukraść. Jest taka super sukienka za 600. Następnego dnia rano matka gimnazjalisty ze złamaną ręką przywozi go do szkoły. Chłopiec chciał zostać w domu, bo wstydzi się pokazać z gipsem w klasie. Boi się również, że teraz agresywny kolega jeszcze bardziej będzie się z niego wyśmiewał. No ale lekarz mówił, że już teraz wszystko będzie dobrze. Trochę poboli i będzie się goić. Chodź, idziemy. Nie chcę iść do szkoły z tym głupim gipsem. No ale synku, masz złamaną rękę, nie da się inaczej. Chodź, idziemy. A dokąd ty się wybierasz? Do twojego wychowawcy. Muszę z nim porozmawiać. O czym? Mam do niego kilka pytań. Mama, nie idź do niego. No po co masz chodzić? Była wywiadówka. No i właśnie na niej nie byłam. Nic się nie martw. Pa, uważaj na rękę. Kobieta uwierzyła Piotrkowi i jest przekonana, że jego wychowawca zlekceważył złamaną rękę syna. Nie wie, że chłopak ją okłamał, bo nie chciał powiedzieć, że to Oskar go pobił. Dzień dobry, szukam pana Gądka. Piotrze, pani do ciebie. Tak. Dobry. Dzień dobry. Jak mógł się pan tak niepoważnie zachować? Nie rozumiem. Przecież widział pan rękę mojego syna. Powiedział pan, że to jest zwykłe stłuczenie. A tymczasem ręka mojego dziecka jest złamana i to bardzo poważnie. Nie wiem, o czym pani mówi. Mówię o ręce mojego syna, proszę pana. Naprawdę nie wiem, o czym pani mówi. Co się synowi stało w tą rękę? Ma złamanie kości promieniowej z przemieszczeniem. Dali mu gips na 6 tygodni. To może dlatego nie było go na lekcjach wczoraj? Nie no, no był przecież wczoraj w szkole. Na WF-ie go nie było. Zaraz to on panu nie pokazywał tej ręki? Nie, a wręcz dał mi do zrozumienia, że wszystko w porządku.